Czego nie wiecie o długach na świecie? Dajmy szansę zadłużonym. Niewłaściwe podejście do kryzysu zadłużenia pozbawiło miliony osób z zadłużonych państw prawa do godnego życia. Czy taki sam los chcemy zgotować przyszłemu pokoleniu? Kraje globalnego południa otrzymują wiele pożyczek. Zapotrzebowanie na fundusze jest tam znaczne, a środki finansowe niewystarczające. Stopa zwrotu z udzielanych pożyczek jest stosunkowo wysoka. Cieszy to inwestorów, ale i miejscową ludność. Politycy są bardzo zadowoleni z sytuacji. Śni im się, że dobre czasy będą trwały wiecznie. Jednak w rzeczywistości zawsze istnieje zagrożenie kryzysem zadłużenia. Kiedy ciężar długów staje się niemożliwy do zniesienia, spłaty zaczynają być problemem. Rządy zadłużonych państw muszą ciąć wydatki na usługi publiczne, co ma dramatyczne konsekwencje dla społeczeństwa. Jednak zamiast szybko i odpowiednio zareagować na kryzys zadłużenia, politycy wolą śnić dalej. Eksperci są ze sobą zgodni. W wielu państwach, które teraz biorą pożyczki, za kilka lat dojdzie do kryzysu. Dlatego trzeba zacząć działać teraz. Politykom nie wolno przespać kolejnego kryzysu zadłużenia. Potrzebujemy sprawiedliwego mechanizmu postępowania w przypadku upadłości państw. Dla przyszłego pokolenia jeszcze nie jest za późno. We wrześniu 2014 roku Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych w Nowym Jorku uchwaliło, że taki mechanizm zostanie wprowadzony. W 2018 roku takie rozwiązanie poparł w swojej rezolucji również Parlament Europejski. Yeah.